Dzisiaj mój przyjaciel Dyzio przechodzi Minecrafta, a ja będę mu utrudniał grę lub ułatwiał, używając morph moda i zamieniając się w przeróżne zwierzęta, takich jak wilk, creeper czy nawet enderman. Okej, widzowie, podlecimy sobie do niego tutaj, żeby mnie na pewno nie widział. Muszę skopać to drzewo, dobra, ostatni już chyba mi wystarczy. Dobra, na razie wystarczy. Pszuka! Co ty tu robisz, pszczółko? Jest tutaj gdzieś jakiś ul? Nie ma ula. Ale ty wysoko latasz, ale bym cię hitnął, bo ja nie lubię pszczółek. A nie, no nie, kurczę, ty się chciał nas hitać. Muszę tutaj odlecieć, dobra, czekaj, na pewno mnie teraz już nie widzi, dobra. Odlecimy sobie właśnie tutaj, w to miejsce. Okej, będziemy osadnikiem, dobra, podejdziemy do niego. No i oczywiście będziemy dobrym osadnikiem i damy mu jakieś potrzebne przedmioty. Co ten villager tak do mnie podchodzi? Ten drugi tak samo, ty z czapką, sio. A ty co bez czapki tutaj chodzisz, villagerku? Dobra, widzowie, damy mu może coś, damy mu kamienny kilo, zobaczymy jak zareaguje. Kamienny kilo dał mi villager? Co jest grane? Dostałem kamienny kilo, hura, ty też mi coś dasz, villagerze? Nie, ty nie chcesz mi dać, Asio. O kurczę, nie, on chce nas chilać. Dobra, odejdziemy tu sobie tak niepozornie za to drzewo. To teraz może zmienimy się właśnie w tego lisa, albo białego lisa. Jezus Maria, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, biały lis. Dobra, okej, podejdziemy tutaj do niego. No, biały lis? Co ty tutaj robisz? Przecież nie ma białych lisów tak naturalnie, ty powinieneś być rudy. No nie wiem, co ja mam z tobą teraz zrobić, biały lisie, ale trochę się ciebie boję, bo wyglądasz jak miś polarny. Nie, no jak miś polarny, co on gada, ale w sumie to jest prawda. Dobra, to teraz zobaczymy, jak zareaguje na misia polarnego. Dobra, okej, jestem teraz niedźwiadkiem, zobaczcie. Dobra, czekajcie, podejdziemy do niego. Okej, dobra, Dyzio jest jednak tutaj, poczekajcie, uderzymy go tak niepozornie. Dobra, poczekajcie, cyk. Co mnie uderzyło? Miś polarny, wiedziałem, że ty jesteś zły, to jesteś tym lisem, co się zamieniłeś. Muszę uciekać od ciebie, Asio. O kurczę, nie no, on się skapnął, że ja go uderzyłem. Ej, to niedobrze, bo teraz ma o nas złe zdanie. Dobra, trzeba mu dać, może damy jakieś jedzonko. Może damy mu złote jabłuszko na przykład. Gdzie jest ten Dyzio? On jest tutaj, dobra. Czekajcie, rzucimy mu. Idzie ode mnie. O nie, rzucimy mu złote jabłko. Czekajcie, ja tutaj sobie zniszczę, cyk. O, złote jabłko mi dałeś, to na pewno mi się przyda na później. Dzięki, ale i tak się ciebie boję, idź już. O nie, dobra, musimy tutaj odejść. Będziemy pomocnym endermanem. Zobaczcie, jakim endermanem jestem, dobra, poczekajcie. Podejdziemy sobie tam. Dobra, Dyzio jest tutaj, okej, dalej tutaj tłuczę tego endermana, dobra, poczekajcie, weźmiemy sobie diamentowy miecz i mu pomożemy. Dobra, cyk. O, kto? Enderman zabił mojego golema. No nie, endermanie, co ty tu robisz? Dobra, zbieram rzeczy i uciekam. Nie da się przeskoczyć. O Jezus, przeszedłem już taki kawał, gdzie tu może być jakaś kopalnia, ja już chcę znaleźć diamenty, bo kocham diamenty, ale co tu... Ale wyrwa, dobra, w końcu to znaleźliśmy, ale jak ja mam tu zejść? O mój Boże, dobra, Dyzia znalazłem też ja, cały czas za nim chodziłem, ale on nie może tutaj zejść, dobra, wylejemy mu może wodę, zobaczymy jak zareaguje. Dobra, poczekajcie, woda, okej, cyk, taki spływ. No to jest woda, płynie z góry? Sama zleciała, dobra, no to spływam nią teraz, to na pewno nie, się nie zabije spadając, ale mam dzisiaj szczęście. Ej, dobra, on w to uwierzył i sobie, okej, teraz już spada właśnie na sam dół, a my właśnie jesteśmy pomocnym endermanem, ale jestem trochę za duży, więc cofnę się tutaj i zmienię się w nietoperza, ponieważ nietoperz jest malutki i ledwo widoczny. Zobaczcie, prawie mnie nie widać, a Dyzio powiedział, że potrzebuje żelaza i podłożymy mu tutaj żelazne bloki. Dobra, poczekajcie, mam tutaj dużo żelaza i położymy tutaj za nim. Patrzcie, on sobie coś tam kopie chyba mieć, a ja tutaj położę dużo żelaza. Gdzie jest jakieś żelazo? O, tu jeszcze jest węgiel. Dobra, już chyba wykopałem cały ten węgiel. Teraz jakieś żelazo. Ale dużo żelaza tutaj jest. Dobra, biorę je wszystkie. Widzowie, mam teraz super pomysł, że narespimy zombiaków i zobaczymy, jak Dyzio na to będzie reagował. Dobra, poczekajcie, tutaj zombiaki. O, 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 cyk, cyk. O nie, zombiaki na mnie idą, ale wszystkie się palą. Co jest z nimi? Albo spadłem. O nie. Skoczą za mną. Leczenie, dobra, leczenie potrzebuje Dyzio na pewno. Poczekajcie, okej, dobra, cyk. O nie, strzelający szkielet. Dobra, poczekajcie, pomożemy mu, okej, jakiś tutaj potki leczenia, żeby na pewno nie zginął. No, mam znowu cały HP, jak to możliwe? Przecież spadłem niedawno. Co jest, teraz nas nie widział akurat. Okej, dobra. Muszę skraftować sobie żelazną zbroję.
stroje, dobra, klatę już mamy, ale na razie musi się to jeszcze trochę nam przepiec w tym piecyku, bo tu mamy za mało tych sztabek. Okej, dobra, więc teraz prankujemy Dyzia tak totalnie i zamienimy się w creepera. Dobra, wlecimy tutaj na górę i podejdziemy do niego zza pleców i właśnie zobaczymy jaka będzie jego reakcja. Dobra, czekajcie, już jestem tutaj za nim i zobaczymy jak się obróci, to przecież on będzie w szoku. Czekajcie, co, on przeszedł obok mnie, halo? A, creeper, skąd ty się tu wziąłeś? Odejdź od moich piecyków, bo mi zaraz je wysadzisz. Creeper mnie terroryzuje, zostaw mnie, creeperze. No co on tak szybko biegnie za mną? Ja mam tam swój piecyk, nie mogę za daleko odejść. Dobra, widzowie, tam jest Dyzio i pewnie mnie teraz nie widzi, także przemienimy się w Endermana, okej? Okay? I przyniesiemy mu jego żelazo, ponieważ jesteśmy dziś pomocnym Endermanem, dobra? I teraz do Dyzia sobie pójdziemy, okej? Okay. Czekajcie, hitniemy go, żeby nas na pewno zauważył. A co to ten kolec na mnie spadł, jak ja nie lubię tych kolcy? O, co, Enderman? O, moje żelazo, to co zostawiłem mi, przyniosłeś jak dużo, aż 56 żelaza. Dzięki, Endermanie. Teraz to będę mógł sobie zrobić w końcu całą zbroję. O kurczę, dobra, Dyziu chyba już się zczaił, że jesteśmy dobrym Endermanem. To teraz może pomożemy mu znaleźć diamenty. Okej, tam Dyziu coś kraftuje, pewnie zbroję, a my przyniesiemy mu diamenty. Zobaczcie, tutaj trzymam sobie w rączce, zejdziemy za nim i tutaj jak nie zauważy, damy mu aż tyle diamentów. Okej, dobra, coś takiego. Tak, jakoś tak, dobra. I zobaczymy jego reakcję, tylko polecimy sobie najpierw tutaj, że niby się tepnąłem, okej. Czy to jest redstone? Nunu by się na pewno ucieszył, ale gdzie są diamenty? Hej! Gdzie jest mój redstone? Oddawaj to, ty złodzieju. O kurczę, no nie, tak się widzę, uczyłem na widok redstone'a, że nawet się nie skoptałem, że Dyzio może pomyśleć, że to jest coś nie halo. Ciekawe, kiedy się tam obróci. Gdzie są diamenty? Uwielbiam diamenty, wreszcie będę mógł sobie zrobić jakąś super zbroję. Okej, dobra, teraz Dyziowi naprawdę mega pomogliśmy. I piecyk, wszystko mi zabrały te creepery. No jaki to jest niefart, głupie creepery. Spadać stąd, nienawidzę was. No nie, straciłem tyle diamentów i jeszcze piecyk, no. Teraz jest mi smutno. O nie, Dyziowi chyba z creepery wysadziły spodnie diamentowe. O kurcze, może być mu przykro. Więc teraz weźmiemy te diamentowe spodnie i czekajcie, zaczajmy się tutaj i zrobimy mu tutaj mały prezent. Dobra, skrzyneczka, damy tabliczkę, okej, z endermanowego biomu. Damy ją tutaj, podpiszemy. Piszemy dla Dyzia, okej. Okay. Dobra, i tutaj damy diamentowe spodnie, okej. Okay. Zobaczymy, kiedy się skapnie. Czekajcie, może go hitnę. Co to mnie hitnęło? Oj, jakaś skrzynka? Co tam pisze? Dla Dyzia? Dla mnie? Dobra, muszę zobaczyć, co będzie w tej skrzyneczce. O, moje spodnie, które mi wysadziło. Ciekawe, kto mi je oddał. I w końcu mogę założyć diamentowe spodnie, bo diamentowy kilof już sobie zrobiłem, ale nie mam teraz piecyka, bo mi wysadził ten głupi creeper. Teraz Dyzio potrzebuje chyba piec. Więc zobaczymy, co zrobi. Jak na przykład te piece będą tutaj, gdzie będzie szedł dalej. Załóżmy, że będzie tutaj szedł. Dobra, postawimy tutaj milion piecy i zobaczymy. Idę szukać więcej diamentów. Co to za kolor? Ile tu jest piecy? I zrobimy sobie całą diamentową zbroję w tym czasie. O kurczę, dobra, Dyzio będzie zaraz cały diaksowy. Ale nie spodziewa się, że za nim będzie koń zombie. Dobra, zobaczmy. Co to za koń zombie tu się wziął? Skąd on w ogóle się tu wziął? Na kolce go nabije. No i Bambik padł. Nazwał go Bambikiem, co jest? Ale te bloki są cudowne. Muszę ich sobie trochę wziąć. O nie, lepiej żeby tego Dyzio nie robił. Nie, 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 Dyzio, nie rób tego, nie. I co mnie uderzyłeś? Napiszemy mu na tabliczce. Dobra, tutaj damy tabliczkę. Nie kop tego. Dobra, okej. Okay. O, redstone. O kurczę, redstone, ale nie będę go brał, bo jeszcze się Dyzio pokapuje, że to ja. Dobra, czekajcie, jeszcze raz go hitnę tutaj. O, nie bij mnie. Nie kop tego. Ty nie będziesz mi mówił, Endermanie, co mam robić. To są fajne bloki, muszę je wziąć. Dobra, idę dalej. O nie. O, bo to jest Ancient City. Oby tylko Warden do mnie nie przyszedł. Dyzio się w ogóle nie chce nas słuchać i przez to to poskutkuje, że ten Warden się zrespi za chwilę. Coś mi się tak wydaje. Jakie to fajne. Odgłosy z tego lecą. Muszę sobie to poniszczyć. Boże, nie, no na 100% zaraz się zrespi Warden, jak on tak będzie robił. O Boże, chyba się Warden zrespił. Czekajcie, gdzie on jest? Gdzie ten Warden? Co jest? Warden na drabinie, na drabinie.
przede mną. On jest wielki, muszę do niego podejść, czy on mnie zauważy? Zauważył mnie, ale on nie zejdzie. Czekajcie, musimy pomóc Dyziowi, dobra, poczekajcie, będę napalał w niego. On go zaraz cię zabije, ten Warden, dobra, Dyzio, Dyzio musi uciekać. Czekajcie, będę hitał, żeby stąd uciekał szybko. O nie, ten Warden mnie goni, jak ja mam go zabić? Co ja mam teraz zrobić? Pomocy! Dobra, nie, no raczej mu nie pomogę, no bo przecież ten Warden sprawia, że nic szalny. Patrzcie, jak nawet go będę bił, to nic nie dam. Musimy właśnie Dyzia leczyć, jeżeli będzie bity. O nie, co tu się dzieje? Trzy Wardeny się zrespiły. Muszę uciekać stąd byle szybko. Buduj o się, Boże, co tu się dzieje? Dyzia ma problemy. O, Enderman mi buduje. Poczekajcie, muszę tu pomóc mu w razie czego, żeby właśnie nie spadł. Wykopiemy mu tutaj dziurę, żeby sobie wyszedł, dobra? Nie! Spadłem, ratunku! Trzy Wardeny mnie gonią. Co tu się dzieje, widzowie? What the heck? Dobra, nie, no, trzeba pomóc, dobra, nawalamy w niego tymi podkami, żeby właśnie, czekajcie, tutaj przed nim, okej, teraz już go na pewno nie zabiją, tak mi się wydaje. Patrzcie, jak one tu idą. Czwarty się zrespił. O mój Boże, jaka masakra się tu dzieje. Ratunku. O matka, a on tu ucieka. Nie no, Dysio, przecież on musi stąd wyjść. Dobra, poczekajcie, wysadzimy TNT. O matko, to już piąty przecież przed sekundą tu wyszedł. Dobra, czekajcie, musimy zrobić tutaj drogę z TNT, żeby Dysio mógł uciec. Dobra, widzowie, także robimy tutaj taką jaskinię albo drogę ucieczki dla Dysio. Poczekajcie, tutaj wysadzę, okej, on jest tu. O matko, idą. Coś wybuchło. Au, dostałem obrażenia. Ej, tu jest jakaś droga. Uciekam nią. Dobra, okej, Dyzio zauważył tą drogę ucieczki. A teraz tutaj Wardeny, nie no, muszę zrobić wszystko, żeby się nie dostały. Dobra, zamurujemy tutaj, żeby pomóc jak najszybciej Dyziowi. Dobra, już raczej tedy nie przejdą, okej. Jezus, jak dobrze, że udało mi się stąd uciec. Złe Wardeny, dobrze, że ktoś wysadził tą drogę z TNT. Muszę zjeść, bo jestem taki głodny. Dobra, teraz damy Dyziowi jedzonko, bo on chciał. O, jedzonko, ja jeszcze mam te jagody, co zebrałem, ale wołowinka pieczona też się przyda. O nie, tu są bloki Wardena, ja tu nie idę. Muszę się dostać teraz do Netheru, żeby zdobyć pałki Blaze'a i perły. Okej, no to w takim razie Dyziowi pomożemy. Dobra, poczekajcie, tutaj może zrobimy sobie z obsydianu portal. Dobra, no może gdzieś na przykład tutaj. Dobra, coś takiego, szybki portal, zapalimy sobie. I czekajcie, musimy teraz tu Dyzia jakby ściągnąć. Dobra, gdzie on jest? Dobra, Dyzio jest tu, poczekajcie, musimy napisać na tabliczce. Chodź za mną, dobra, okej. Chodź za mną? No dobra, no to idę. Okej, dobra, poczekajcie i będzie tutaj, zobaczy portal. Portal, jak dobrze, że zapalony, bo nie mam krzesiwa, no to ja wskakuję. Dobra, więc słuchajcie, z Dysiem wejdziemy, 3, 2, 1, let's go. O, dobra, gdzie my jesteśmy? Czy mi się wydaje, czy to będzie Beyond Pigmenów tutaj? O Boże, dobra, udało się. Teoretycznie powinien być też niedaleko Bastion, więc zaraz go znajdę. Dobra, czy to jest Bastion? Dobra, w końcu będziemy mogli pozyskać perełki. Okej, dobra, mam nadzieję, że Dyzio wie, że trzeba złotą zbroję. Poczekaj, nie, o nie, on już tam idzie. Poczekajcie, muszę go hitnąć. Co chcesz ode mnie, Endermanie? Dobra, poczekajcie, damy mu część złotej klaty na przykład, żeby go te pigliny nie biły. Okej, założył. Tą klatę dostałem. Poczekajcie, jakby tu wejść. Dobra, poczekajcie, zrobimy mu tutaj taką drogę. Dobra, tędy, okej. O Boże, ten Enderman zrobił mi drogę. Teraz muszę udać się do piglinów, by wytradować się z nimi za perełki. Okej, dobra, widzowie, więc słuchajcie, teraz zamienimy się właśnie w takiego piglina. Dobra, poczekajcie tego, żeby na pewno Dyzio nie widział. Dobra, wpisujemy sobie tutaj, uwaga, piglin. Dobra, cyk. Weźmiemy złoty mieczyk, żeby nic nie podejrzewał. O, cyk. Piglin, akurat cię szukałem, możemy, au, możemy się wytradować. Au, no co jest, ja traduję się, oni mnie biją. O kurczę, dobra, musimy Dyzio mi pomóc. Dobra, poczekajcie, wezmę netherite'owy tutaj miecz i zabiję tych innych piglinów. Dobra, cyk. Dobra, popadały. Teraz możemy wrócić do tradowania. Naszykowałem się sztabkę złota. Masz. Dobra, tylko jedną sztabkę złota, to damy mu może jednego stołna. Srołna, co ty mi dałeś, no? Srołna, jak się wkurzył. Teraz tyle złota i dawaj mi to, co chcę. Perełki. O kurczę, dobra, teraz mu damy, dobra, damy mu może 4 perełki i damy mu 4 obsydianu. Dobra, cyk, cyk, dobra. O, dostałem perełki i obsydian, dobra, to, ale to nadal za mało perełek, masz teraz tyle. O kurczę, ile nam dał? Cały stack. Dobra, czekajcie, dam mu może tyle, ile chciał pereł, czyli 16. I dam mu diamentowy blok, mimo tego,
że właśnie Piglin nigdy w życiu nie wyrzuca diamentowych, ale on się ucieszy. Cyk, cyk. Diamentowe bloki, wszystkie perły, ale od kiedy pigliny dają diamenty? Ale nieważne, mi się to podoba. Muszę znaleźć teraz fortecę i pałki Blaze'ów. Więc widzowie, teraz musimy Dysia zaprowadzić właśnie do fortecy, aby dostał swoje pałki Blaze'ów. Dobra, w końcu znaleźliśmy fortecę, teraz tylko gdzie tu mogą być Blaze'y? Okej, dobra, Dysia potrzebuje Blaze'ów, czekajcie, zobaczymy co da się zrobić, gdzie one mogą być. Dobra, tutaj, poczekajcie, zaprowadzę Dysia, halo Dysio, tutaj, będę skakał. Endermanie, coś chcesz mi przekazać? Tak, dobra, poczekajcie, tutaj niech za mną sobie idzie, okej, tutaj są Blaze'y. W lawie się palą, o Jezus, jak mnie biją, musimy je zabić, ale spalą mi się pałki. Dobra, poczekajcie, tutaj zakleję tą lawę, żeby właśnie się nic nie stało, dobra, cyk. Dobra, idziemy zabić te Blaziory zły, potrzebujemy pałek, dobra. Dobra, postaram się Dysiowi pomóc, czekajcie, jeszcze tutaj zabijemy tego Blaze'a, okej. Mam już dwie pałki, czekam, aż się zrespi kolejny, bo już zaraz będzie nawet dwa. Dobra, poczekajcie, pomogę mu tutaj, ale mam jeszcze jeden świetny pomysł, który będzie naprawdę śmieszny. Narespimy tutaj bardzo dużo Blaze'ów, dobra, poczekajcie, zobaczcie, zobaczymy jak to na to zareaguje. Dobra, one wyjdą tu zza winkla, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra, zobaczymy, patrzcie to. Blaze'y z tamtej strony i tu? Co jest? Ile ich jest? Nie, ja tyle nie chcę, ratunku. Aha, Boże, coś się dzieje, dobra, uleczymy tutaj szybko Dysia. What the heck? Ile tu ich jest? Widzowie, czy wy to widzicie? Dobra, ale ich tu jest, zaraz na ciupie wszystkich. Dobra, poczekajcie, my pomagamy tutaj oczywiście Dysiowi, żeby pokonał te Blaze, dobra, cyk, cyk, cyk. Będę też oczywiście ich bił, mam nadzieję, że nie Dysia, dobra, tutaj troszeczkę go uleczę. Tak, ratuj, jest, dobra. Wystarczy, uciekamy, mam już nad 100 tych pałek, mam 8 pałek. Dobra, poczekajcie, dam mu jeszcze te moje wszystkie, dobra, poczekajcie, podejdziemy do niego, damy mu pałki. O, Endermanie, ty mi dałeś, teraz mam jeszcze więcej. Okej, okay, dobra, to teraz chyba będzie Dysio potrzebował wyjść z tego, właśnie z tego netheru. Endermanie, gdzie jesteś? Muszę się dostać teraz do Endu. Dobra, widzowie, więc teraz pora zrobić szybko jakiś portal. Nawet nie wiem, gdzie on może być, ale zaprowadzimy Dysia do ruin. Dobra, widzowie, znalazłem tutaj ten portal, ale on jest pod lawą tak totalnie. Dobra, ale mam na to dobry pomysł, zaznaczymy sobie tu. Dobra, i zobaczcie, cały tutaj wszystko udało mi się zakleić, no i ten portal jest tutaj, tylko poczekajcie, bo no trzeba jakoś coś zrobić, żebyśmy się mogli do niego dostać. Dobra, widzowie, więc udało mi się tutaj to zrobić. Te bloki tutaj sobie zamienimy oczywiście, ten spaczony obsydian na normalny obsydian i tutaj sobie odpalimy ten portal, dobra, cyk. A prosimy tu Dysia, tylko kurczę, gdzie on jest? Muszę go poszukać, widzowie. Dobra, tutaj musi być gdzieś ten portal. Ole wkopany w lawie, jak on się tu znalazł, przecież to jest pod lawą jakby, no ale mniejsza z tym, wskakujemy do niego. Okej, dobra, Dysia się znowu nie skapnął, ja wskoczę oczywiście z nim. Endermanie, idziesz ze mną? Pogiwiam mu główką. O Jezu, spawner, co to jeszcze ciekawego, skrzynka jakaś. Co, zaklęte złote jabłko i zaklęta książka? Przecież to niemożliwe, żeby to normalnie trafić, to jest tak rzadkie. O Boże święty, jakie od Dysia ma farta. Ej, przysięgam wam, widzowie, ja tego nie włożyłem, naprawdę, przysięgam wam. To jest po prostu chore, a tutaj mamy drugą skrzyneczkę, co tutaj jest? Okej, a tutaj damy widzowie dużo diamentów, zobaczymy jak Dysia na to zareaguje. Ej, tu jest druga skrzynka, o kurczę, dobra, to może rozwalę w końcu, co w niej będzie? Ale dużo diaksu w niej było, 42 diamenty, aż mam, nie widziałeś tego, Endermanie, ale musisz mi uwierzyć, mam tak dużo diaksu. Dobra, mam tak dużo tych ok Endera, że teraz musimy znaleźć tą twierdzę. Wow, co on robi, zobaczcie. Dobra, zbieram swoje oczy i możemy już stąd iść w tamtą stronę, Endermanie, nie mam łódki, masz może, Endermanie, łódkę? Dobra, poczekajcie, postawimy Dysiowi łódkę i sami do niej wsiądziemy. Postawimy dwie łódeczki. O, patrzcie, jestem płynę normalnie, co jest? O, Enderman, umiesz pływać tą łódką? No nie. Dobra, chodź, płyniemy, bo nie ma czasu. O Boże, co tutaj się dzieje? Normalnie to jest nierealne. Sprawdzamy, gdzie to może być. Czyli pode mną, można się skopywać. Dobra, to kopię. O Boże, dobra, to już tu. Zaraz wejdziemy, widzowie, do smoka. Czekajcie, będę kopał równoległo z Dysiem i tam się skopiemy właśnie na sam dół, do tego strongholda. Dobra, uwaga, uwaga, jesteśmy. O, skrzynka, co w niej będzie? Ty, kolejne trzy diaksy, ja zaraz będę miał cały stak diamentów, to jest niemożliwe. O, nie topesz. Dobra, widzowie, teraz musimy znaleźć portal właśnie do Endu. Poczekajcie chwilkę, ja go zaraz znajdę. Dobra, Endermanie, chyba wiem, gdzie jest portal, chodź. Tak mi się wydawało, pomóż mi teraz zabijać te stworki. O kurczę, dobra, udało się Dysiowi znaleźć portal, ale ma problemy właśnie z tymi szczurami niedobrymi. Nie mogę tu przejść, dobra, poczekajcie, okej. Lawa? No dobra, teraz można wsadzać tu te perełki.
Ale widzowie, zanim wskoczę do portalu, to zostawcie mi subskrypcję oczywiście, więc zobaczymy kto pierwszy. Czy ja wskoczę, czy wystawicie suba? 3, 2, 1, skaczę! No dobra, jesteśmy już, będzie. Teraz możemy znaleźć smoka, ale najpierw trzeba zniszczyć kryształy. O Jezus, ile to jest endermanów. O, już jest smok, teraz mogę dostać się na wieżę. Dobra, to ja wchodzę. Okej, dobra widzowie, poczekajcie, ja sobie tutaj wejdę. Szybko wlecimy oczywiście na górę tutaj na game modzie. Zniszczymy te kryształy. Raz, dwa, trzy. Ej, wybuchł tu jakiś kryształ. Ale ja zaraz zobaczę, o co tu chodzi, bo już zaraz będę. Nie ma kryształów, endermanie. Możemy już bić smoka, ale jak to możliwe, że nie ma? Pomogłeś mi trochę w tym? Dobra, więc teraz napiszemy Dyziowi na tabliczce. Ja nic nie wiem. Ty nic nie wiesz, no dobra. O, smok perczuje, teraz można go bić. Spokojnie. Pomogę tutaj Dyziowi, cyk, cyk, cyk. Czy ja mam go zabić już? Okej, aj nie. Uciekł mi. Mam łuk, to go dokończę. Okej, dobra, poczekajcie, też biorę łuk i właśnie może skończymy tego smoka, cyk. Dobra, smok padł. Udało nam się przejść, gdzie jest XP? Gdzie jest XP? Ile XP-ku? Dobra, można wszystko zebrać. Jaki mam duży poziom. Ale poczekajcie widzowie, tego się nigdy w życiu nie spodziewa, nie będzie spodziewał Dyzio. Teraz przemienimy się w Ender Dragon. Dobra, poczekajcie, polecimy sobie właśnie gdzieś tutaj i zmienimy w smoka. Zobaczcie, jakim jestem smokiem. Dobra, zobaczymy jak ta zareaguje. No nie, co tu się dzieje? Drugi smok? Przecież zabiłem go, nawet nie ma paska życia. Dobra, poczekajcie, strzelamy teraz do Dyzia z łuku. Smok do mnie strzela z łuku? Miałem sobie zaklęte złote jabłko, bo już mi się nie przyda, ale co ty robisz, smoku? Zostaw mnie. Aha, halo, Dyzio. No to ty gdzie jesteś? Poczekaj, zobacz to. No to ty byłeś tym smokiem? Tak, dokładnie, czekaj, już ci pomagam z tym endermanem niedobrym. Wiesz, kto był twoim endermanem pomocnikiem? Nie, kto był tym endermankiem? No ja nim byłem. Byłeś tym endermankiem całą grę? Tak, cały czas to byłem ja, bez przerwy ci pomagałem, przyjacielu. A wam widzowie, jeśli podoba się nasz content, to wejdźcie teraz na filmy, które wyświetlam wam się właśnie na ekranie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak, widzowie, subskrybujcie kanał, a my już przechodzimy grę, pa, pa.